Siemanko, mamy dziś 27 stycznia, środę, jest godzina 12.30 i słuchajcie, dzisiaj mija 2 tygodnie równo, odkąd mamy cały czas śnieg non-stop. W zeszłym tygodniu mieliśmy kilka dni odwilży, przez 3 dni było praktycznie ponad 5 stopni, ale śniegu było 17 cm, więc nie stopniał cały, na szczęście. Z racji tego, że już trochę pojeździłem, przez ostatnie 2 tygodnie zrobiłem kilka ciekawych, dłuższych i krótszych tripów. Myślę, że jest to wreszcie odpowiedni moment na rozpoczęcie zimowego fatbajkowania na tym kanale. Jadę aktualnie na wschód, ponieważ 2 dni temu w poniedziałek przez wschodnią część Polski przechodził bardzo fajny front opadowy. Opad śniegu niestety minął mnie o jakieś 50 km. Spadło dosłownie u mnie może centymetr, może nie. Natomiast 50 km na wschód, myślę, że tego śniegu już spadło z 15 cm. Jadę zobaczyć z ciekawości, co tam się dzieje. Także bez zbędnego rozgadywania się zapraszam Was na pierwszy film z tegorocznych zimowych wycieczek na fatbajku. 29 listopada, pierwszy opad śniegu od 2 lat, także niezły szok. Krótka wycieczka na rozgrzewkę, powiedzmy, wokół komina, ale skończyła się bardzo przyjemną eksploracją. I pamiętajcie, jeździcie na fatbajkach, to jest wspaniały rower na zimę, eksplorujcie swoje tereny wokół domu, bo do tego ten rower idealnie się nadaje. W górach według mnie marnuje się możliwości tego roweru. Trzeba się nie bać i pchać się z fatem tam, gdzie Wam się wydaje, że w ogóle nie ma sensu się pchać. Zobaczycie, że 10 km od domu znajdziecie takie miejsca, o których nawet nie śniliście. Miejsca, których nigdy w życiu byście nie odwiedzili, nie mając fatbajka. Bo wiecie, fatbike zaczyna się tam, gdzie kończy się zwykły rower. Oraz fatbajkiem nie wybiera się drogi, tylko kierunek jazdy. Dwie złote zasady na fata, polecam się stosować do nich, a zobaczycie, jak Was pozytywnie ten rower zaskoczy i ile Wam pięknych rzeczy pokaże. Zapraszam już do oglądania i zachęcam do śledzenia następnych filmików tej serii. See ya on the bike. No, siemanko. Jak wspaniale usłyszeć dźwięk opon facika toczących się po śniegu. Wow, ale jest pięknie. Wow, chociaż śniegu trochę mało jest. Jest 0 stopni. Z delikatną tendencją wzrostową. Absolutnie fenomenalnie jest dzisiaj. Mamy 29 listopada. Pierwszy śnieg w tym roku. Przez noc napadało trochę śniegu. Wstałem dzisiaj o 4:00. Miałem wyjść na rower, ale mi się troszkę do końca nie chciało. Wow. Ale to nic. Teraz sobie odbiję, pojeżdżę dzisiaj ile się da. Spróbuję wrócić jakoś w porze obiadowej, żeby trochę odpocząć, nabrać sił, zjeść coś i pośmigać jeszcze w nocy, bo bardzo jestem ciekawy, jak będą się sprawować lampeczki, jak się w ogóle będzie jeździć w nocy dzisiaj przy takim świetle i jeszcze jak światło się będzie tak super odbijać. No i jeśli pogoda pozwoli i śnieg do jutra nie stopnieje, a jest, myślę, że na to całkiem spora szansa, przy gruncie może być delikatny przymrozek, może się udać, a jeszcze podobno ma dzisiaj spaść śnieg. Co prawda zapowiadane są opady konwekcyjne, więc może się trafić, może się nie trafić. Także jak się trafi fajna śnieżyca, no to będzie rewelacyjnie i będzie na pewno więcej śniegu. Dłużej przytrzyma tą niższą temperaturę i na pewno tak szybko nie stopnieje, więc może jutro, może jeszcze nawet we wtorek uda się pojeździć. Nie ma innej możliwości, jak zacząć tripa od tego, żeby pojechać na górkę do Brzezna, zobaczyć, co tam słychać. Wow. Ale się fajnie lata bokami. Okej, uwaga. To jest moja taka trochę, powiedzmy, techniczna linia, ale przy tej ilości śniegu nie jest ona żadnym wyzwaniem. Lodu jest bardzo mało. Wow.
Nigdy w życiu tak lekko się tutaj nie jechało. Spoczko. Zobaczymy, jak w ogóle wygląda krajobraz. Jezu, jak dawno nie widziałem śniegu. To jest po prostu niesamowite. Wow! No i udało się tutaj znaleźć taką drogę dojazdową. Taki nieużytek, co bardzo mi pasuje, którym mogę dojechać na górę, nie niszcząc nikomu nic, żadnych upraw. Proszę, jakie piękne trawki. Śniegu nie ma dużo, tak naprawdę go prawie w ogóle nie ma. Jest tak może ze 2-3 cm. Jest około zera, jest dokładnie teraz jeden stopień. Śnieg jest mokry, ale jest go mało, więc nie stawia żadnego większego oporu. Okejka, jestem już na szczycie mojego najbliższego wzniesienia. Opa. Oczywiście obowiązkowy postój. Chmury jakby naciągają od północy. Zaraz to sprawdzę i będę monitorował sytuację, co z opadami. Tam jest dość ciemno, może być coś z tego. Zaraz się zastanowię, gdzie dzisiaj pojadę w ogóle. Chęciny ledwo widoczne, Kielc nie widać. Widać tylko nowiny, fabryki i kominy. No dobra. Generalnie sytuacja wygląda tak. Jest za mało śniegu, żeby dzisiaj się bawić w jakieś całkowite offroady po polach. Bo tak jak mówię, nie chcę zostawiać śladów, żeby ktoś nie miał potem pretensji. Żeby na mnie nie polowali tak, jak się poluje na motocyklistów. Więc sobie skoczę po prostu gdzieś w las. Po prostu gdzieś w las sobie skoczę. Tutaj niestety czeka mnie kawałek koniecznego asfaltu. Nie mam za bardzo jak go objechać. Polem nie chcę jechać, tak jak mówiłem. A pomyślałem sobie, że skoczę w fajne miejsce dzisiaj, tak na początek, zrobię objazd miejsca, które bardzo mi się z zimą kojarzy. Ale skoczę też na przykład na Dęba Micha. Także lecę. Na razie opony szumią, ale zaraz z tego asfaltu zjeżdżam i już będę jechał gdzieś terenem. Niestety znika w oczach i ciężko to nazwać tak naprawdę fatbajkową jazdą. Równie dobrze można by zwykłym rowerem śmignąć, ale no co zrobić, no trzeba brać to, co jest. Mam tylko nadzieję, że sypnie dzisiaj w ciągu dnia, tak po 13 są większe szanse na jakieś przelotne opady. Ja za chwilę będę na stacji wodociągowej w Brzegach, skąd jest jedyne miejsce w mojej okolicy, żeby rzucić okiem na pasmo jeniowskie. Siema koliga, siema drugi koliga, które jest 55 km chyba w linii prostej z tego miejsca. Oczywiście dzisiaj nie będzie nic widać, bo są chmury. No nie, zdecydowanie nie jest to jazda fatbajkowa. Ale potraktujmy to jako rozgrzewkę i zresztą każda okazja teraz, szczególnie przy obecnych zimach, każda okazja do wyjścia na rower, jak jest śnieg, jest po prostu cenna. Najważniejsze, że jestem na rowerze i że kręcę. A mam przeczucie, że w tym roku to czekam się na śnieg i na prawdziwą fatbajkową jazdę. Jestem przy stacji wodociągowej. Szybki przelot na drugą stronę. Okay. Widok na południe, Miąsowa. Widok na wschód, wzgórza Sopkowskie, Kamieniowo Sopkowski. Widok na północ, góra Czubatka wystaje, Grzywy Korzyczkowskie, góra Rzepka, góra Zamkowa, czyli Chęciny. Pasmo Zgórskie, pasmo Posłowickie, nie widać obu. Łysica, dalej jest Święty Krzyż. No i w tamtym kierunku gdzieś widać pasmo jeniowskie. Tylko szczyty wystają ponad drzewa. A ja dzisiaj udaję się, generalnie się udaję przez ten las tutaj. Mnichów, dąb Mnich. Niektóre badania mówią, że najstarszy dąb w Polsce, nawet starszy niż dąb Bartek. No, odjechałem trochę bardziej od takiego odkrytego terenu i wiedziałem, że tutaj będzie trochę więcej śniegu, jednak ta temperatura tutaj nie ulega tak szybko wahaniom. Jest, no, od razu jest chłodniej, 0,8, tam było 1 i 3 chyba. I tak sobie wjechałem tutaj na kawałek
zaoranego pola, czyli coś, co to jest najcięższe do jazdy na facie, ale dzisiaj jest nie najgorzej. To znaczy tak, jedzie się ciężko, bo jest ziemia miękka, rower trochę się po prostu zapada. Natomiast dzięki temu, że jest miękka, nie ma zmarzniętych gród ziemi, które przy wiadomo niskim ciśnieniu są ostre jak kamienie i po prostu łatwo jest bardzo przebić albo rozciąć oponę. Trzeba się bardzo napracować na rowerze, jeżdżąc po czymś takim. Co jest... To jest niezły trening. Trening i fizyczny, i techniki, bo naprawdę trzeba się napracować i nogami, miękkie nogi, ręce muszą pracować mega. Przecież tutaj nie ma amortyzatora. Okej. I teraz muszę się kierować w prawo. I na wprost. No trochę kiepsko jest z tymi warunkami, przyznam szczerze. A tutaj jest dzisiaj błoto. Ostatni raz jak tutaj jechałem na facie, styczeń 2017, było z minus 10. No to były takie zaspy. Zaspy, jak widać, konkret. Na pewno ciekawe życie mają mieszkańcy tych domów, które są za mną tutaj w zimie. Coś pięknego. Jedna z dwóch najlepszych wycieczek, jakie przeżyłem na facie. Właśnie wtedy w styczniu i potem marzec 2018. No tak jak mówiłem, wyjechałem już poza wioskę. W ogóle zapierdziela się dzisiaj na facie strasznie, przez to, że są takie warunki. A teraz się muszę przebić gdzieś przez tory na drugą stronę. I wjeżdżam już w las. Nie, to ciśnienie. Tak jak mówiłem, ale dzisiaj to nie ma sensu schodzić niżej. Tylko bym się więcej namęczył. W każdym bądź razie już przede mną jest Las Mnichowski. Także do Dęba Bartka zostało jeszcze, a ja wiem, może z 500 metrów. Ups, ale dobiłem. Co się trafiło? ET22. Polski wół. Roboczy. Dąb mnich już jest tutaj. Przede mną już go widzę. Widzę, że chyba coraz mniej ludzi tutaj przychodzi. A oto i dom mnich. Niestety, kurwa mać, wygląda na martwy. Miejscóweczka sesji zdjęciowej. No, słabo. Tutaj z zimą. Yeah. Przejechanie przez coś takiego, wyrwanie roweru jest fajne. Fajne ćwiczenie. Coraz głębsze. No właśnie, o to mi chodzi. Już tutaj ładnie podłożył. Też ciekawe to. No, jest to całkiem ciekawa przeprawa, naprawdę fajny teren odkryłem, ale to musi być więcej śniegu i fajnie jakby te rowy były zamarznięte, te woda tutaj w tych rowach. No i nie udało mi się przejechać tego z suchymi butami, niestety, ale umoczyłem prawego buta, wpadłem głęboko w wodę. No i dlatego też muszę teraz ciągle jechać, nie zatrzymywać się, bo z tymi mokrymi butami to raczej szybko zmarznę. Według mapy jechałem już do odbicia, więc wyskakuję na drugą stronę
tej drogi. Jestem już przy miejscówce. Można pojechać tam jeszcze fajną tą jakby drogą dalej, ale teraz jak nie ma tam śniegu, to będzie w ogóle bez sensu. To nawet tutaj nie ma śniegu praktycznie, więc tak jak mówię, no jest cały czas na plusie, jest jeden stopień i bardzo szybko topnieje, znika w oczach. Muszę zobaczyć, która jest godzina, ile mam jeszcze czasu, czy mogę sobie pozwolić na jakieś fajne jeżdżenie na przełaj. A troszkę na chwilę odbiłem w las, bo to zawsze ciekawsze niż jazda jakąś tam drogą. No i też widać, że tutaj jest faktycznie trochę bardziej zimowo. Okej, jestem już na piaskowni. Masakra. Ale też się ludziom w ogóle jeszcze opłaca przyjeżdżać, brać jakiś piach, stąd ładować na jakąś furę czy coś. Ładnie. A tutaj na szczycie tej piaskowni był nasz bunkier zbudowany do ASG. Jedna drużyna broniła, a druga miała zadanie go zdobyć. Też było całkiem spoko. Ruszyłem z piaskowni w stronę, w kierunku, z którego przybyłem, bo generalnie plan jest taki, że jest tutaj trochę za mało śniegu i mam inną ciekawą alternatywę na wieczór. A teraz jadę taką dolinką. Tutaj po lewej stronie jest taka rzeczka, Jednica. Mam ciekawy trip związany właśnie z tą rzeczką. Jak tylko będzie kiedyś będą fajne warunki, będzie spory mróz i ona zamarznie, to mam zamiar wtedy się nią przejechać, wykorzystać koryto rzeki jako drogę. Zawsze to chciałem zrobić. Niestety od dawna nie mogę się doczekać na porządniejsze mrozy, no bo to musi być jednak z minus 10-15. I tak naprawdę to w sumie mogę sobie do niego wjechać teraz. O! Coś pięknego. No, pięknie. Na pustyni Błędowskiej trochę się nie udało. Musiałem jechać korytkiem Białej Przemszy. To tu się zabawię. Niezły czołg. Ogólnie naprawdę super zabawa. Jedyne co przeszkadza, to właśnie takie zwalone drzewa. Ale dobra, dojechałem już do... dojechałem do drogi, na którą muszę wyskoczyć, tak. Pięknie. So much fun. Dobra, jadę dalej. Na razie jest strasznie dużo tutaj zwolonych drzew i nie mam się jak wdupcić w koryto. No, trafiłem na jakieś naprawdę podmokłe tereny. Ciężko trochę jechać przez te zwolone drzewa, ale walczę. No, z jednej strony na drugą i jakoś się jedzie. Kurde, nigdy tu nie byłem, ale czas. Było to. Opa. Okej. A po lewej stronie to widzę, że wszystko jest pod wodą. Tu też jest wszystko pod wodą, jest bardzo mokro. Rower mi się zapada. Nie no, klimat.
pełno jakichś gówien zwierząt. Kurde, no nie. Jedyna opcja to tędy. Tu się muszę wydostać i tam jeszcze wsiadam na siodło. Kurde, zawsze się bałem takich mokradeł, a tutaj się da jechać. Normalnie po takich bagnach. Nawet nie trzeba czekać, żeby zamarzły. Ja pierdzie. Jest tak miękko. Jak tam przejść na drugą stronę? Po zwalonym patyku. Tylko czy gdzieś dojdę po tym patyku? Czy jest sens? Dobra, tu jest sucho. Kurwa. Ale faza. Gdzie ja jestem? No super. Już jest czterech. Także szybko do domu. No i tak, całkiem na spontanie zaliczyłem bardzo fajną przeprawę wzdłuż takiego kawałka jedynicy. Ekstra, bardzo mi się podobało. Niestety termometr zginął. Na pewno jeszcze kiedyś to zrobię jako cel główny. A teraz powoli lecę już do domu. Chcę jeszcze dzisiaj wyskoczyć na Łysicę na grilla. Może na grilla, albo tylko na Łysicę. Wow. Tu mostek, kutaski są narysowane, wszystko się zgadza. O, już jestem prawie w domu, jeszcze ostatnie 500 metrów off-roadu. Shit, myślałem, że tu szybko pójdzie, ale widzę, że jak zarosło od zeszłego roku. Wow. Nie wiem, czy to rami nie byłoby lepiej. Troszkę szybciej. Jasny gwint. No już można powiedzieć, że jestem w domu. No i to w zasadzie koniec wycieczki. Fajnie się było tak przejechać samemu. Bardzo mi tego brakowało. Ale chciałem się przejechać w samotności, żeby trochę do kamerki pogadać. Trochę się rozkręcić, bo naprawdę chciałbym więcej takich filmików. Także do następnego.